zakresie stwardnienia rozsianego tutaj padło bardzo dużo słów i rzeczywiście program lekowy dedykowany tym schorzeniom jest takim programem modelowym. Można powiedzieć, że jest prawie perfekcyjny, jeśli chodzi o organizację jego funkcjonowania, o dostępność do poszczególnych terapii lekowych. To było największe wyzwanie, jedno z większych takich wyzwań logistycznych w zakresie dostosowania programów lekowych B29 i B46, które zostały połączone. I finalnie stworzyliśmy coś, z czego jesteśmy jako Ministerstwo Zdrowia bardzo dumni. I właśnie powinniśmy brać przykład z tego programu lekowego na przyszłość, jeśli chodzi o budowanie właśnie takich świadczeń zdrowotnych, które są ogromne, bo program lekowy jest ogromny. Około 20 tysięcy pacjentów jest obsługiwanych przez właśnie świadczeniodawców. I właśnie jest taka bardzo duża dostępność terapeutyczna, więc to trzeba w bardzo przemyślany sposób skonstruować. I myślę, że tak jak powiedziałem, powinniśmy brać tego przykład na inne programy lekowe, które w przyszłości będą poprawiane albo tak udostępniane na nowo w zakresie pojawienia się nowych terapii. Jeśli chodzi o perspektywę naszego działania, to my chcielibyśmy usprawniać te procesy nie tylko w zakresie naszych prac departamentowych i narzędzi, które aktualnie posiadamy, ale chcielibyśmy z racji zbliżającej się nowelizacji ustawy o refundacji dać nowe narzędzia, możliwości nie tylko naszemu departamentowi, ale również ministrowi zdrowia, który w tej chwili nie ma możliwości zawezwać podmiotu odpowiedzialnego, jeśli jest taka potrzeba społeczna, żeby dana terapia została szeroko udostępniona dla pacjentów, a nie tylko w tych takich wąskich kanałach jak ratunkowy dostęp do terapii lekowych albo import docelowy. Powinniśmy myśleć globalnie, powinniśmy myśleć szeroko i udostępniać takie terapie dla każdego na równych prawach, bo taka jest, że tak powiem, wydźwięk konstytucji, że tak powinniśmy dążyć, a niestety czasami mamy związane ręce ograniczeniami, które nam dyktują firmy farmaceutyczne, proponują wskazania na ich warunkach i potem cała wina spada na Ministerstwo Zdrowia. Tak naprawdę ta wina leży po środku, tak? Właśnie takich rozmów między podmiotem odpowiedzialnym, Ministerstwem Zdrowia, oczekiwaniami pacjentów, tak? I, że tak powiem, narzędziami dla klinicystów, którzy właśnie mają stosować dla pacjentów.